Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Jacek Migacz, wójt gminy Grybów, dzisiaj z nami. Dzień dobry, panie wójcie. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam słuchaczy, witam moich mieszkańców gminy Grybów. Panie wójcie, w poniedziałek ostatni Rada Gminy Grybów przyjęła stanowisko wobec medialnych ataków niektórych z mediów na świętego Jana Pawła II. To chyba takie bardzo ważne, wymowne, prawda? Że chcieliście swoje zdanie tutaj wykazać. Tutaj jest sprawa bezdyskusyjna. Osoba świętego Jana Pawła II broni się sama. Dlatego też moje prywatne zdanie i też apel Rady Gminy o to, by właśnie medialnie nie urządzać sobie jakichś hejtów i nie było to przedmiotem polityki. Święty Jan Paweł II zrobił dla Polski bardzo dużo i to trzeba pamiętać, przypominać. Gdyby nie jego charyzma, podejście do prowadzenia kościoła w Polsce i na świecie, też Polska by nie wyszła z komuny, nie byłoby też zmiany ustrojowej w Polsce, nie byłoby tej demokracji. Zawdzięczamy mu bardzo dużo, nie tylko jako duchowo, ale też przez to, kim teraz jako Polska jesteśmy w Europie. Takie uchwały, stanowiska rad gmin będą prawdopodobnie pojawiać się na Sądecczyźnie, już właśnie zaczęły się pojawiać, też mamy sygnały z innych gmin, ale też mamy sygnały, pojawiają się uchwały o tym apelu o uporządkowanie linii brzegowej Jeziora Rożnowskiego i to również w ostatnich dniach też u państwa się pojawiło ze strony Rady Gminy. Też taki apel, chociaż tutaj samorządy same niewiele mogą, to jest właśnie coś na zasadzie takiego zjednoczenia, aby coś w tej sprawie uporządkowania zrobić, prawda? Jest to jednak reklama całej Sądecczyzny. Tak, jeśli chodzi o Jezioro Rożnowskie, jest potrzeba, by ta perełka Sądecczyzny była w bardzo dobrej kondycji ekologicznej. Jest to też w zarządzie Polskich Wód i tutaj jest potrzeba środków zewnętrznych, ministerialnych, zmiany w przepisie w ustawie o prawo wodne, by jakieś wydzielić środki na tego typu przedsięwzięcia. Jest to kosztowne przedsięwzięcie, dlatego też, iż to jezioro jest ciągle zamulane napływem właśnie górskich potoków i rzek, które wpływają do niego. Czyli o tą wizytówkę wszyscy musimy dbać. Tymczasem o inwestycje chciałem zapytać. Wczoraj burmistrz Grybowa powiedział, że już powoli miasto staje się jakby takim placem budowy. Patrzę na gminę Grybów i tutaj chyba powoli nie można też mieć wątpliwości, bo tych inwestycji coraz więcej. Jak to u was teraz wygląda po tym kwartale pierwszym? Znaczy ja tutaj w kwestii inwestycji na gminie Grybów mogę powiedzieć, że od początku mojej kadencji robimy bardzo dużo w każdym sektorze funkcjonowania samorządu. Pracuje się to, pracujemy dla mieszkańców, budujemy drogi, budujemy sieci wodno-kanalizacyjne, budujemy sale gimnastyczne. Teraz przedszkole będzie na Florynce, trzeci przetarg ogłoszany z pierwszym żłobkiem. Projektujemy w tym roku, chcemy zaprojektować kolejny drugie przedszkole w miejscowości Siołkowa przy warsztatach terapii zajęciowej. Też nastąpiło podpisanie umowy na projektowanie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ptaszkowa. Właśnie przetargi ogłoszone, prawda? Tak, oczywiście. Ptaszkowa już jest podpisana. Projektowanie sieci kanalizacyjnej dla 400 gospodarstw, które nie były objęte projektem, ale wcześniej też dwa lata temu rozpocząłem projektowanie rozbudowy oczyszczalni miejscowości Ptaszkowa. To są przemyślane działania strategiczne, długofalowe. W tamtym roku oddaliśmy 103 km sieci kanalizacyjnej z pozwoleń na użytkowanie. To jest ogrom prac. No też kibicuję każdemu wójtowi, burmistrzowi. Też burmistrz kolega Paweł w mieście Grybów też bardzo dużo robi. Każdy z włodarzy ma swoje priorytety, swoje zadania. Ja osobiście kibicuję każdemu koledze, nie zazdroszczę, komu zazdrościć pracy. Jeśli się jest wójtem, burmistrzem, decyduje się na kierowanie gminą, samorządem, gdzie mój samorząd to jest naprawdę bardzo duża gmina, robi się to przede wszystkim z pełnego przekonania, że tym wszystkim przedsięwzięciom i zadaniom się podoba. Ja tu pewne rzeczy sobie pozwoliłem wypisać, również na przykład Starą Wieś i Krużlową, bo tam też ta kanalizacja jest planowana, tak? Tak, dokładnie. Została podpisana początkiem roku umowa z Urzędem Marszałkowskim. Dofinansowanie środków zewnętrznych, unijnych na to zadanie to jest kwota 5 milionów złotych.
maksymalna, jaką można było pozyskać przez samorząd. 130 bodajże 6 samorządów złożyło wnioski na tego typu zadania. Myśmy jako gmina Grybów byli ocenieni na 12 miejscu. Teraz procedujemy procedurę przetargową, czekamy na wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy i będziemy kontynuować kanalizację od Kruszlowej Wyżnej poprzez Starą Wieś, by dojść na Ptaszkową, bo cała zlewnia właśnie będzie odprowadzania ścieków w kierunku Stróż. Tam mamy dużą oczyszczalnię, żeby też wszystkie kolejne miejscowości mogły skorzystać z tego dobrodziejstwa, jakim jest dostęp do sieci kanalizacyjnej. Mhm. I szkoła w Gródku z salą będzie. Tak, to nowa, jest inwestycja, tak? Która czekała przez lata. Jeszcze mój poprzednik, wójt Krok, przymierzał się do budowy w innym miejscu, na mniejszej działce. Tak się złożyło, że udało się pozyskać grunty na poziomie 90 arów bliżej centrum, bliżej kościoła, niedaleko starej szkoły. Pozyskałem na tą budowę 10 400 zł z Polskiego Ładu, za co serdecznie tutaj dziękuję wszystkim osobom, wraz szczególnie z panem senatorem Wiktorem Durlakiem, który też mocno wspiera Sądecczyznę i Grybów, za co serdecznie dziękuję. I wszystkim pozostałym parlamentarzystom, którzy o tą Sądecczyznę dbają, bo środki, które z centrali Polski płyną, no to płyną za sprawą właśnie naszych próśb i wsparcie samorządowców, przepraszam, parlamentarzystów w Warszawie. Każdy walczy o to, by jak największą pulę środków pozyskać dla własnego regionu i to się u nas na Sądecczyźnie dzieje. Szkoła z salą gimnastyczną, inwestycja, która będzie służyć na kolejne dziesięciolecia, może na 100-200 lat. Inwestycja... I od tego 1 września, jeśli chodzi o szkołę? Czy jaki to jest termin? Termin wykonania to jest przyszły rok, listopad 2024. Teraz jest już umowa podpisana, wykonawca wchodzi na plac budowy, czekamy na symboliczne wbicie łopaty. Firma bardzo prężna, która też realizowała inwestycje na naszej gminie, także jestem przekonany, że większego problemu z tą inwestycją nie będzie. Jeśli tylko warunki pogodowe pozwolą, być może uda się skrócić termin wykonania. Takim moim marzeniem jest, by dzieci właśnie zaczęły rok szkolny w nowej szkole. Jest to inwestycja na poziomie 14 775 tysięcy. Do tego dochodzi też most, którego tam nie było w tym miejscu. Myślę, że to jest bardzo ważna inwestycja dla całej społeczności. Ktoś może zarzucić, że to jest w miejscowości, gdzie ja mieszkam. Zapraszam do objazdu. Bo ona tak samo jest w gminie, więc... Też ja właśnie jako wójt gminy traktuję wszystkie miejscowości jednakowo. Nie będziemy budować czwartej szkoły czy trzeciej szkoły miejscowości, gdzie już te szkoły z salami gimnastycznymi są. Trzeba wyrównywać te szanse w tych miejscowościach, gdzie pewne zastoje były w różnych dziedzinach. Staramy się prowadzić zrównoważony rozwój każdego sołectwa. Jesteśmy bardzo dużą gminą, 154 km kwadratowe, 16 sołectw, tych potrzeb jest naprawdę dużo, ale świetnie sobie z tym radzimy. Czyli czasem trzeba podjechać na przykład do Warszawy, lobbować, starać się współpracować z parlamentarzystami, ale też z samorządem, na przykład wojewódzkim, na przykład po to, aby uzyskać 950 tysięcy na drogi. Tutaj tak? Absolutnie to jest sprawa bezdyskusyjna. Każdy wójt, burmistrz, ja osobiście cenię sobie bardzo współpracę z parlamentarzystami, z panem wojewodą, z panem senatorem, z panem marszałkiem, bo gdyby nie ta współpraca tych środków z różnych projektów, nie udałoby się pozyskiwać dla takiego obrazu. Rok 2021 pozyskaliśmy 34 miliony środków zewnętrznych. W zeszłym roku złożonych projektów mieliśmy na 27 milionów, z tego pozyskaliśmy 24 miliony złotych. Wyjazdy do Warszawy, owszem, jeżdżę, nie tylko Warszawa, Kraków, Warszawa, też fajne przedsięwzięcie, fajna inicjatywa, która się zrodziła po dwóch wizytach w Warszawie przy Izbie Handlowo-Polsko-Greckiej. Dzieci z terenu gminy Grybów wyjeżdżają właśnie końcem maja, początkiem czerwca na wymianę Erasmus do Grecji. Dwutygodniowe, można powiedzieć, wakacje bezkosztowe w 100% ze środków zewnętrznych. Kwota pozyskana to 600 tysięcy. Tego w gminie wcześniej nie było. Upór mojej osoby prowadzi do tego, że pewne zadania się udaje realizować przy współpracy właśnie takich osób, jak pan redaktor wspomniał, czyli parlamentarzyści, pan wojewoda,
którego serdecznie pozdrawiam, pan marszałek. To są osoby, które wspierają właśnie samorządowców. Czyli dzieje się, a ja jeszcze nawiążę do tych dróg. Ile to będzie kilometrów z tych pieniędzy? Tutaj na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg maksymalnie złożyliśmy w tamtym roku 2 wnioski. Są to drogi, które musiały mieć wykonaną pełną dokumentację z pozwoleniem na przebudowę, budowę. Jest to droga do dworu w miejscowości Cieniawa, bardzo ważna droga. Jest tam wyciąg narciarski, gdzie bardzo dużo mieszkańców gminy, nie tylko gminy, ale też gości, którzy przyjeżdżają do naszej gminy. Jest to łącznie około 1,5 km dróg na dwa zadania. Na Podlesie droga w Gródku numer 102 i właśnie droga do dworu, gdzie równolegle wójt z Kamionki, sąsiad pan Andrzej Stanek, pozyskał środki na osuwisko i będzie kompleksowo w tym roku wykonana właśnie ta droga na części gminy Kamionka i części gminy Grybów. Panie wójcie, zima nam się skończyła, dlatego pytam, jak lodowisko i jak trasy na Ptaszkowej, jak to można podsumować, chociaż ten ostatni weekend jeszcze w Ptaszkowej tych tras mieliśmy aktywnie. Jeśli chodzi o Centrum Sportów Zimowych, można powiedzieć, że bardzo udany sezon, coraz więcej miłośników narciarstwa biegowego, łyżwy cieszą się niesamowitym powodzeniem. Jeszcze do niedzieli lodowisko funkcjonuje, także serdecznie zapraszam osoby, które chcą jeszcze skorzystać z jazdy na łyżwach. Tak jak pan redaktor wspomniał, jeszcze ostatnie szlify wczoraj UKS, właśnie sekcja przy Parafialnym Klubie Sportowym i nasza sekcja przy CZ-cie ćwiczyli już na resztkach śniegu na Ptaszkowej, ale myślę, że jak tylko pogoda pozwoli, porządki wiosenne, przerzucimy się na nartorolki i dalej będziemy kontynuować ten piękny sport. A czy wiosna zrobiła nam porządek z tajemniczym zwierzęciem, które grasowało gdzieś w gminie Grybów? No, na dzień dzisiejszy temat pumy ucichł. Tak zwanej pumy, prawda? Tak, nie było to nigdzie potwierdzone przez instytucje leśników czy RDOŚ. Bogu dzięki, że to zwierzę jakby było na terenie gminy, gdzieś to odeszło dalej, nie stwarza zagrożenia dla mieszkańców. Mam nadzieję, że ten temat już po prostu nie wróci na wokandę. Aczkolwiek taki niepokój był. Tu muszę powiedzieć, że mieszkańcy zgłaszali, czy sołtysi, że tego zainteresowania, to zainteresowanie było ze strony gminy na przykład duże, aczkolwiek. Znaczy bardzo duże, bo to też nie można bagatelizować takich spraw. Jest to dzikie zwierzę, które jest też niebezpieczne dla dzieci, które przychodzą z różnych właśnie przysiłków do szkoły, bądź mieszkańców, którzy też mieszkają na wsiach. Są to tereny właśnie rozległe, też zadrzewione, duże powierzchnie lasów. No i sam osobiście nie chciałbym się spotkać z takim zwierzęciem. Czyli nazwijmy to zwierzę taką marzanną i miejmy nadzieję, że sobie odpłynie już z wiosenną wodą. Dokładnie tak. Tymczasem troszkę w przyszłość wybiegnijmy. Wiemy, że jest nowelizacja kodeksu wyborczego, jeśli chodzi o najbliższe wybory parlamentarne. I tu kolejne takie zadanie dla gmin. To już chyba w pana karierze nie pierwsze, że jakaś nowość pojawia się, co gminy muszą zrobić. Tym razem będzie to dowóz osób niepełnosprawnych i tych, które tego potrzebują po 60 roku życia, do lokali wyborczych, ale też ewentualne zwiększenie liczby lokali wyborczych. Gmina Grybów jest specyficzna, górska, rozległa. To będzie u was potrzebne? Myślicie już o tym zabezpieczeniu tego dojazdu na przykład, albo powiększeniu liczby lokali? Jeśli będzie taka potrzeba, bo to będzie poprzedzone analizą tego, co będzie mówiło rozporządzenie. Wstępnie pracujecie na to. Tak, dokładnie. I tak jak pan redaktor wspomniał, nie pierwsze zadanie, które też samorząd realizuje. Ja jako wójt jestem osobą zadaniową, na pewno to zadanie wykonam. Zapewniam mieszkańców, że kto będzie miał problem z dojazdem do urny wyborczej, gdzie już serdecznie zapraszam do wyborów parlamentarnych, bo to jest najważniejsze, żebyśmy poszli. Bo później jak będziemy narzekać... No, u was frekwencja jest zazwyczaj duża. To przynajmniej będziemy narzekać z przeświadczeniem albo chwalić, że byłem do wyborów i miałem w tym udział. To jest najważniejsze właśnie dla naszego społeczeństwa, żeby w tych wyborach uczestniczyć. I tak jak już mówimy, jeszcze o wybory nawiążemy, ale jak już mówimy o tych zadaniach takich, które spadły na samorządy niespodziewane, to węgiel, no przetrwaliśmy tą zimę, ale nie zalega na przykład gdzieś u państwa jeszcze, albo nie jest problem, żeby gdzieś sprzedać? My jako samorząd teraz też od 3 kwietnia będziemy jeszcze zgłaszać zapotrzebowanie na węgiel dla mieszkańców. Szacujemy po 1 tonie, która będzie przysługiwała średnio na jednego mieszkańca, na jedno gospodarstwo.
Jeśli to będzie wszystko zebrane, wtedy przystąpimy do wpłat. Ofertę na węgiel już mamy. Jest to węgiel z polskiej kopalni. U nas na dzień dzisiejszy w gminie Grybów sprzedaliśmy ponad 700 ton węgla. Od początku roku poszło to bardzo sprawnie. Wszyscy mieszkańcy, którzy zrobili wpłaty i złożyli zapotrzebowanie na węgiel, ten węgiel natychmiast mieli u siebie właśnie w gospodarstwach domowych. Dla mnie to nie jest żaden problem. Tu chcę też podziękować mojemu zastępcy Piotrkowi Obrzutowi wraz z całym zespołem pracowników, którzy naprawdę wykonali kawał dobrej roboty. Nie było żadnego zatoru. Wszyscy mieszkańcy myślę, że są zadowoleni. To wróćmy jeszcze do tematu wyborów, ale tych kolejnych, które będą czekać nas po parlamentarnych, czyli samorządowych. Do nich jeszcze rok, bo wiemy, że została kadencja przedłużona. No właściwie ten ostatni rok został. No i czy wójt Jacek Migacz na naszej antenie może nam powiedzieć, zdradzić, czy będzie się stał o reelekcję i dalszą pracę dla mieszkańców? Znaczy tutaj jest sprawa oczywista. Jeśli nie tylko zdrowie pozwoli, na pewno w wyborach samorządowych wystartuję, ubiegając się o funkcję wójta gminy Grybów. Zaszczytną funkcję, bo to jest też praca, która służy mieszkańcom. Ciężka praca, odpowiedzialna praca, bo to też jest ogromna gmina. Lubię swoją pracę, jestem społecznikiem. Też nie boję się wyzwań. Na pewno jakaś konkurencja będzie, to jest normalne. Myślę, że mój start w wyborach to też będzie dla mnie taką oceną własnej pracy przez tą kadencję pięcioletnią, którą właśnie pierwszy raz pełnię. Czuję się w tym bardzo dobrze. Myślę, że mieszkańcy też widzą duży przeskok, rozwój gminy. Myślę, że determinacji, uporu, energii mnie nie braknie. Zespół też współpracowników mam bardzo dobry, bo wójt jednoosobowo nie działa. Wójt musi zarządzać i wiedzieć o wszystkim, a ja taką osobą jestem, która się interesuje każdym tematem na terenie mojej gminy, którą zarządzam. Czyli pierwszy kandydat już jest urzędujący cały czas, to już Państwo oficjalnie wiedzą, jeśli chodzi o wójta gminy Grybów. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Wójt gminy Grybów, Jacek Migacz z nami dzisiaj był. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich. Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Nowy Sącz.